Cześć, witajcie. Witamy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wszelkiej elektryce związanej z kampingiem. Zapraszam na film. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj jesteśmy z Piotrem, który ma spore doświadczenie w jeżdżeniu kempingiem. Pół życia pewnie przejeździł. Ja niestety jestem totalnie zielony w tej kwestii, także on dzisiaj więcej Wam powie. Także Piotrze, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No, głównie o elektryce w samochodzie kempingowym, czyli wszystkich rodzajów przyłączach, głównie wtyczkach CE, przedłużaczach i wszystko, co z tym związane, ale również zahaczymy o inny osprzęt do kamperów, który ostatnio zagościł w naszej firmie, czyli w sklepie shopeneria.pl. Dokładnie tak. Do wszystkich tych produktów, o których dzisiaj powiemy, będziecie mieli linki w opisie, także gdyby Was coś konkretnie zainteresowało, wpadajcie sobie sprawdzić to na dole. Od czego zaczynamy? No, od tego, co każdy robi po przyjechaniu na kemping, czyli od podłączenia prądu. Wiadomo, że mieszkańcy domku są ściśle zainteresowani podłączeniem, naładowaniem telefonów. W rów wchodzą suszarki, inne rodzaje sprzętu, grzałki i tak dalej, więc najpierw robimy szybkie podłączenie prądu, a potem mamy trochę chwilę dla siebie, zanim rozłożymy całą resztę. Pewnie, jak to na różnych kempingach są różne podłączenia, prawda? Tak, w Polsce zresztą i w całej Europie kempingi potrafią nas zaskakiwać. W każdym kraju coś innego i coś ciekawego jest, więc tych przejściówek, wtyczek, gniazdek trochę trzeba mieć w tym kempingu, żeby się czuć bezpiecznie. A im więcej, tym bezpieczniej. Dokładnie tak. I u nas znajdziecie całe mnóstwo różnych rozdzielaczy, przejściówek na gniazdka różnego typu. Tutaj mamy dla Was kilka takich przykładowych. Na przykład tutaj jest na zwykłe gniazdko z jednej strony i trzy wyjścia, te trzy bolcowe takie kempingowe, to się tak, jakoś specjalnie nazywa. To są wtyczki CE, jakbyście jechali jakąś większą grupą albo słupek w kempingu jakby nie obsługiwał więcej niż jedną, dwie lub trzy wtyczki, wtedy możemy rozdzielić pożyczyć sobie, prąd komuś, tak, rozdzielić dokładnie. Prąd. I są takie, słuchajcie, na kabelku, to jest chyba 1,5 metra kabla, lub takie, o, zobaczcie, na sztywno. Tutaj jest znowu wyjście też to trzybolcowe C na trzy rozdziela dodatkowo, ale mamy w bardzo, bardzo różnych konfiguracjach i sobie coś można znaleźć. Są też tego typu na przykład przejścia, czyli zwykłe gniazdo, a tu gniazdo to trzybolcowe C. Są też wersje proste, jest naprawdę sporo, dużo. Ale co, zacznijmy od takiej najbardziej popularnej przejściówki. Dokładnie. Czyli gniazdo CE, takie popularne, które znajduje się prawie w każdym kempingu, kamperze, przyczepie kempingowej, w busach zabudowywanych i w takich różnych pojazdach kempingowych. I to przejściówka jest na 230 zwykłe gniazdko, wpinamy ją sobie. I wtedy możemy sobie podłączyć zwykły przedłużacz. Oczywiście tak. To jest jedna z alternatyw, bo nie tylko takie rzeczy mamy. Mamy tych przejściówek, mamy chyba z dwa albo trzy modele. Tam są różne długości i co ważne, bo to też trzeba powiedzieć, w zależności od tego, jakie obciążenie przenosi nam przewód, powinniśmy zwrócić uwagę na, to się nazywa przekrój przewodu. Generalnie większość przewodów jest 1,5 mm². Ja już nie pamiętam, ile one tam mogą prądu przepuścić. Następny mamy grubsze przewody 2,5 mm². Jeżeli ktoś używa w kamperze grzałki elektrycznej, piecyka do pieczenia, klimatyzację ma i to obciążenia są większe i szczególnie kiedy wyjeżdża też do ciepłych krajów, te przewody są czarne, one się naprawdę bardzo mocno grzeją. Proponujemy kupowanie przedłużaczy, przejściówek 2,5 mm². To jest tam parę groszy, że tak powiem, droższe, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Znamy przypadki, gdzie od przedłużaczy zaczęło się cała tragedia, więc naprawdę polecamy przedłużacze grubsze i bezpieczniejsze. Generalnie te kabelki mają te izolacje, zdaje się, z neoprenu jakiegoś. Tak, to są neoprenowe, tak, typowo kempingowe. Poważny temat, nie byle co. Ja chciałem Wam pokazać taki przykładowy przedłużacz kempingowy,
To jeden z krótszych, bodajże chyba 10-metrowy. Tak. Mamy je w długościach. Tak, mamy je w długościach, tak. 10, 15, 20, 25 i chyba 30. I 30 metrów. I przekroje też są różne, 1,5 mm kwadrat, 2,5. Ten jest akurat 2,5 mm kwadrat, więc gruby, porządny przewód. Dwie wtyczki. Ja tu może wepnę, żeby było, że wszystko pasuje, że to nie jest jakaś lipa. Proszę bardzo. Przy wypinaniu pamiętajmy, że, o klapce. Że ta klapka nie jest tylko po to, żeby nie leciały nam śmieci po wyciągnięciu, ale równie tutaj jest... Blokuje całe miasto, to zapięcie się, żeby przypadkowo ktoś jak idzie, potrąci przewód, zaciągnie, żeby nie wypięło. Słuchajcie, jeżeli już jesteśmy przy przedłużaczach, to pogody, jakie w Polsce są, każdy wie. Ostatnio mieliśmy tego przykład, że cały tydzień padało. Te przedłużacze, one nie są jakby bardzo mocno wodoodporne, te wtyczki. Dlatego polecamy, jeżeli byśmy mieli jakby łączyć przedłużacze, mamy takie zabezpieczenia. Maćku, może ci się uda otworzyć. Wiem, że to nie jest takie pojedyncze, ale tutaj. I te wtyczki można bardzo łatwo schować. Jest naprawdę konkret zapinane. Tak, można schować. W środku nawet jest maleńka kłódeczka. O, proszę. To jakby gdyby ktoś wam chciał rozpinać na polu namiotowym. Może pokaż, jak to wygląda tutaj dla państwa. To jest coś takiego. Wkładamy to. Tu można sobie, tu jest taka przekładka, którą można to zabezpieczyć, żeby to sobie nie latało, nie fruwało. Nie wiem, czy ja to teraz dobrze robię. I zamykamy sobie całość. Maćku, jakbyś puścił? Nie wiem, bo teraz coś tutaj gdzieś nie iskrzy. To pierwsze... Aha, wiem, tutaj ta zapinka. To już... O, zapinka. No i proszę, jest. I tutaj zapinamy. Tak jest, zapinamy. Mamy... Słuchajcie, nie wiem, czy to widać, ale naprawdę tu są też takie neoprenowe wkładki z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, może to na jakiejś przebitce tam koledzy pokażą, że to naprawdę bardzo ciekawie obciska tutaj i ta ilość wody, która może dostać się minimalna. Chyba, że wrzucicie to całkowicie do wody. No i oczywiście to, co Maciek tu pokazał. Można tutaj zapiąć sobie to, żeby nikt wam się nie dobierał do tego. Jakbyśmy tam nie wierzyli sąsiadom naszym, albo dłuższy postój był, żeby nam ktoś tego nie sprywatyzował, to mamy możliwość tego przypięcia. Rozbierzemy to, wyjmiemy tu. Schowasz to, Maciuś? Tak. Dobrze. To może odłóżmy to. I co mamy tu jeszcze odnośnie przedłużaczy? Oczywiście te zabezpieczenia też mamy w różnych konfiguracjach wielkościowych. I to był taki standardowy do tych gniazdek CE. Ale mamy też... Spójrzcie, takie mniejsze do zwykłych gniazdek i mamy jeszcze większe, jeśli by taka potrzeba zaszła, też czerwone. Akurat tutaj nie przynosiłem, znajdziecie to wszystko u nas na stronce na shopeneria.pl. Słuchaj, jeżeli jesteśmy przy przedłużaczach, to z ciekawych rzeczy ostatnio poprzychodziły nam takie, może Maciek podasz, takie... rzeczy, tego typu... dzięki którym możemy to sobie ładnie przechowywać. Nie odpinać. Spróbujemy to zrobić bez odpinania. Czyli przekładamy gumkę przez... No chyba się nie uda bez odpinania. Ale generalnie chodzi o to, że przekładamy tą gumkę i tu jest coś, co można powiesić. Można powiesić, można łatwo przenosić. Można nosić, można to powiesić. Powiem wam, te większe długości naprawdę swoje ważą. Tak, one są ciężkie i to jakoś trzeba przenosić. Mamy też jeszcze... Oprócz tego mamy też takie... Samo się zrobiło. No to dobrze, to pokażmy, jak to już idzie, żeby to miało ręce i nogi. Tradycyjnie przekładamy przez gumkę. O. I tutaj możemy sobie zawieszać. Albo zawiesić, albo po nosimy. Nie? W ten sposób może pokażę. Tutaj jest taki prostszy, typowo do przenoszenia takich przedłużaczy. Mam nadzieję, że to będzie widać. A czy możesz to rozpakować? Zobaczymy. Patrz. Rozpinamy. O. No teraz sprawdzam, czy my w ogóle potrafimy się tym obsługiwać. Słuchajcie, tutaj wszystko idzie na żywo, można powiedzieć, prawie.
A nie, tu jest to akurat chyba nie ma co intuicyjne, tak. Wszystko jest, proszę bardzo. Też można sobie to zawiesić albo to przedłużenie. Miejsce jest naprawdę na spore przekroje, więc tu można sobie to regulować. Można tutaj, zaraz zobaczymy, czy mi teraz się tu wypiąć. Mhm. Tak, o, tu cyk i przekładamy półkę wyżej. No a co? Proszę bardzo. Jeśli potrzeba. Prosto, łatwo. O, dziękuję Maćku. Czy mamy jeszcze coś, Maćku, do pokazania, jeżeli chodzi o elektrykę? Myślę, że chyba to wszystko. Pamiętajcie, jeszcze tak podsumowując to wszystko, żebyście dobrali sobie odpowiednią grubość przedłużacza i wszystkich kabli do tego, jakie macie obciążenia tej całej instalacji. Czyli tak tutaj Piotr powiedział, jeśli wasze odbiorniki dużo prądu zużywają, lepiej zainwestujcie i kupcie nieco grubsze te kabelki. No a poza tym warto też mieć tych przejściówek właściwie, kilka rodzajów, bo nigdy nie wiecie, co natraficie na kempingu. Dobrze jest też sobie sprawdzić, bo niektóre kempingi podają, co mają, jakie mają gniazda, więc to się łatwo wszystko da sprawdzić. To co, ten dział mamy chyba za sobą? Myślę, że to wszystko w tym temacie. Dzięki, że wytrwaliście z nami do końca. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.